Siema kochani, jestem z powrotem, Karlek95 i to będzie odcinek dla was oczywiście. Pograjmy w Fahrenheit, też również oczywiście. Znalazłem troszkę czasu, żeby nagrać, nie ukrywam, że mam teraz straszne problemy tutaj. Z nagrywaniem, nie tylko z nagrywaniem, także inne swoje problemy prywatne. No i co, zaczniemy może od... Myślę, że bez różnicy czy Tylerem, czy Karlą. Ta sama miejscówka, czyli komenda policji. No i jedziemy. We've got a few leads, but no suspects for the moment. There's some troubling elements about this case. We know it probably wasn't premeditated, and it wasn't done for money. What's your theory? Naszą teorią jest rytuał, oczywiście. Several elements match the MO of a ritual killing or a mystical trance. The choice of weapon, the killer's cutting himself, the manner in which the victim was stabbed with precise cuts to the heart. All this points to a religious sacrifice. He might be a Satanist or something like that. Do you think there's much chance he'll kill again? Oczywiście. Choć nie wiem. Tak. Jednak zaznaczymy tak. Choć nie mamy pewności, a była tam taka sugestia. I want this nut job behind bars ASAP. Do whatever you have to do. So, what's the plan now? Check the local hospitals to see if they've had any men with knife wounds in. Check with all the psycho wards to see if they've got any ex-patients out on the streets who might have been capable of something like this. Okay, anything else? Yeah, book we found under the table. Garrett left it on your desk. See if you can make anything of it. Okay, I'll get on all that stuff right away. What are you gonna work on? There's something that I need to verify. Ciekawe, jaka to będzie rzecz. No widzimy dalej, jesteśmy Karlą. I schodzi do jakiejś dziwnej piwnicy. A już wiem, co tutaj będziemy musieli zrobić. Widzimy, tam był bonus. Oczywiście udamy się po niego. Jest to plus chyba 5 punktów, nie wiem. Chyba nie, plus 10 jednak. No i oczywiście wiem, co tutaj będziemy mogli, znaczy mogli, musieli zrobić. Nie będę ukrywał. Idziemy szukać akt tajemniczej sprawy Kirstena. Oczywiście zaczniemy od zapalenia światła. No i wchodzimy. Tutaj będzie oczywiście autosugestia twórców gry, czyli jak należy chodzić tutaj. Myślę, że sobie poradzimy bez najmniejszych problemów, choć czasem zdarzają się głupie błędy. No to zaczynamy. I oczywiście musimy kontrolować oddech Karlą, czyli żeby to mniej więcej to coś dziwne znajdowało się na środku. Ten punkt, który jest wiecznie w ruchu. Od czego tu zacząć? Myślę, że przesuwając w tą stronę, tą wajchę. Aha, i jak nam się nie uda, to oczywiście Karla, jakby zobaczyła pająka, ucieknie z płaczem. W takim dziwnym stylu, nie wiem. Kolejna tutaj wajcha do przesunięcia. Są to dziwne pokrętła z aktami oskarżeń, z aktami byłych spraw, które zostały przedawnione, albo też po prostu zamknięte z dziwnych okoliczności, niedokończone sprawy. No widzimy to prawie Karla już nam uciekała, bo za głęboko oddychała. No i co prawda ja wiem, gdzie są te akta, ale najpierw zrobimy jeszcze jedną rzecz. Widzimy, tu jest komputer. Dotarliśmy bezpiecznie na razie. Here's the archive terminal. Can consult the file here. The save files are classified by year. Kirsten files should be in the 1990s. It shouldn't be too hard to find. Oczywiście ta sugestia jest bardzo pomocna, ale najpierw zabierzemy się za podłączenie komputera, ponieważ jest on odłączony. I dupa, jak tam się szło, nie pamiętam, kochani. Tędy na pewno. I za tą półką z lat 60. do 65. powinien znajdować się przełącznik, który pozwoli na bezpieczne załączenie komputera. Widzimy, Karla nie dość, że jest piękna i bystra, oczywiście jest silna i potrafi sobie poradzić z każdym rodzajem przeszkód. I znalazła przycisk, to znaczy oczywiście Karla znalazła, ja nie mam z tym nic wspólnego. Oczywiście, jak mówiłem, jest bystra. O, światło zgasło, niedobrze. Teraz będzie trudniej troszkę z oddychaniem. I załączył nam się komputer. Karla, oddychaj spokojnie. O, i widzimy, już mamy światło.
Nie wiem, czego się tak bałaś, kochana Carlo. I teraz tak, gdzie były akta Kirstena? Muszę sobie przypomnieć. Były w latach 90., czyli to będzie gdzieś tam. Najpierw... Nie, z tej strony będą akta Kirstena. Czyli zabierzemy się za przesunięcie najpierw tej. Tych szafek z archiwami. Oj, nie pamiętam, dupa, gdzie to było. To nie tutaj. Chyba nie tutaj jednak. Lata 90, czyli to jest po tamtej stronie. Sorry, kochani. Źle wszedłem. Nie w te regały, co potrzeba. Zupełnie jak w bibliotece, nigdy się nie umiałem połapać. Koledzy mi szukali zawsze książek, albo też koleżanki. Nie no, nie będę kłamał, nie korzystam z bibliotek. Choć nie, korzystałem. Swego czasu korzystałem z bibliotek w poszukiwaniu lektur, ponieważ w domu nie mam tak rozbieżnych książek. Nie mam wszystkiego w domu, oczywiście. Och. Już wiem, co mam zrobić. Dobra. To teraz tylko będziecie mogli patrzeć, podziwiać, jak zgrabnie to robię. Czyli jeszcze za szybko poszłem do przodu. Najpierw, oj, zagapiłem się, Carla już by zaczęła uciekać. Najpierw musimy przesunąć... Znowu nie ma światła. Oj, sorry, kochani, sorry, co ja robię, Boże. Carla, jesteś dzielna, nie poddawaj się. Wstawaj, jesteś super. I leć, leć jak Adam Małysz. No i musimy tam dojść. Naprawdę sorry, kochani. Zrobiłem jeden ruch klawiaturą za dużo. Ruch strzałką dokładniej. Staram się zawsze trzymać to mniej więcej tak po lewej stronie, żeby sobie swobodnie spadało. Początku kątem oka dostrzegam, co się dzieje. Tu trzeba mieć strasznie podzielną uwagę. To nie jest gra dla typowych ludzi, którzy preferują gry RPG na przykład. Tam wystarczy tylko wziąć jakąś porządną broń i zabić swoją ofiarę. Tutaj tak nie jest. Choć będą też takie również sekwencje zręcznościowe ze strzelaniem, co będziecie mogli się przekonać już za niedługo. Za zaledwie chyba 2 czy 3 rozdziały. Ale nie zdradzam więcej tajemnic. Działamy dalej, kochani. To oczywiście łatwo się mówi, jak się ogląda to, prawda, że co on robi, Boże, przecież to było oczywiste, że lata 90 są tam, ale to jednak tak nie jest. Trzeba się tu strasznie skupić, żeby nie popełniać głupich błędów, jakie ja właśnie robię, czego wam nie życzę. I znowu zajechałem tak daleko, już się bałem, że będzie po wszystkim. Chyba byście mnie zabili. Albo przynajmniej nie zabrali skarpety. W każdym razie... Oj, za mocno! Nie za mocno. Przeginam, kochani, przeginam. No i teraz będziemy mogli znaleźć akta Kirstena. Przesuwając... Dobrze zrobiłem, dobrze. Przesuwając te archiwa w lewą stronę. Oczywiście znowu Carla wykazuje się swoją inteligencją, jak i siłą. Znowu jest gasło światło. Bierzemy kasetę. I podejrzewam, że to są akta Kirstena. Myślę, że się nie pomyliłem. Mam wielką nadzieję. Nadzieja nadzieją. Sprawdźmy to na komputerze i nie gdybajmy. Jedziesz. Jesteś uzdolniona również w tych dziedzinach, czyli w szukaniu danych osobowych ze starych archiwów. Świetnie, Carla, świetnie. Zapamiętajmy, Robert Mitchell, czyli prowadzący śledztwo. No i jesteśmy teraz już Tylerem. Jeszcze nie wiem, gdzie jesteśmy. Aha, jesteśmy w bibliotece. Tu również bardzo cenię ten rozdział. Nie jest on najtrudniejszym rozdziałem.